Rozmowa Polskiego Radia 24. A naszym gościem minister Marek Suski, szef gabinetu politycznego premiera. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Tak jak usłyszeliśmy, sprawa wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że usługodawca prowadzący prywatną firmę może odmówić wykonania usługi, chociaż sąd wcześniej w Łodzi uważał, że drukarz, jeżeli przychodzi do niego organizacja LGBT, ma obowiązek wydrukować plakaty i, i nie ma tutaj zmiłuj. To jednak sądy ograniczają wolność czy Prawo i Sprawiedliwość? Myślę, że to jest po prostu tak jak w wielu demokratycznych krajach, takie poszukiwanie znalezienia pewnego złotego środka pomiędzy wolnością gospodarczą, prawami obywatelskimi, takie procesy. W Stanach Zjednoczonych czasami oglądamy filmy o tym, jak to się odbywa w Stanach Zjednoczonych. One wykuwają granice wolności, wolności słowa, demokracji, bywają nawet przyczyną zmian, poprawek w konstytucji. I to jest jeden z takich właśnie ważnych momentów, nawet może to umyka uwadze, ale takich ważnych momentów budowania kształtu demokracji i granic wolności granic wolności demokratycznych praw obywatelskich to rzeczywiście jest ciekawy wyrok myślę że jest to też wynikiem pewnej takiej debaty intelektualnej która się toczy co wolno czego nie wolno czy można odmówić czy nie można odmówić w przypadku jakiejś usługi czy to oznacza że każdy kto się zwróci jakąś usługę na Wydaje przykład, się zawsze, że to jest umowa dwustronna usługodawcy przykład, i tego, który zamawia. Ktoś, kto jest przestępcą, podjedzie do warsztatu samochodowego i na przykład powie, że proszę mi tu coś zrobić. To czy taki warsztat musi wykonać, czy może powinien na przykład zawiadomić policję? Ale to stwierdził pan, że niektórzy sędziowie ulegają politycznej poprawności to i na prawda, przykład ten sąd wszyscy, w Łodzi i ulega wszyscy, tej też polityce związanej z propagandą LGBT? Wszyscy jesteśmy ludźmi, którzy ulegają Naciskom, sugestią, mamy też swoje poglądy polityczne, przecież sędziowie są ludźmi wykształconymi, inteligentnymi i trudno, żeby nie mieli też poglądów politycznych. Czasami te poglądy polityczne zakłócają taki naturalny odruch, który powinien przynajmniej być u sędziów niezależności, a sędziowie, jak wiemy, sądzą w oparciu o prawo, ale również na podstawie sumienia. Zgromadzenie... W zależności od poglądów ludzie mają troszkę inne odczucia, więc w jednym sądzie może być nieco inaczej, w drugim nieco inaczej. Ale ja cieszę się z tego rozstrzygnięcia. Ogólne to daje jednak sędziów... pewną wolność też pracodawcy, który nie jest niewolnikiem swojego zawodu. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego uważało także, że... Prezydent powinien przed zastosowaniem prawa łaski poczekać na prawomocny wyrok sądu. To dotyczyło wyroku wobec Mariusza Kamińskiego. Dzisiaj także Trybunał Konstytucyjny uznał, że prezydent ma prawo zastosować prawo łaski w dowolnym momencie. I dokładnie wniesienie no kasacji prawo... na niekorzyść oskarżonego w sytuacji łaskawienia jest niezgodne z Konstytucją. Jak prawo łaski, no to prawo łaski, jeżeli ma prezydent takie prawo to nie powinno ono być ograniczone. Oczywiście no, można. No elita sędziów tak. sądu najwyższego uważała inaczej. No, no tak, ale to są różne zdania, jak widać. W prawie jak czasami rozmawiam z prawnikami, jest takie pokutujące przekonanie, że często Diagnoza czy jakaś ekspertyza zależy od tego, kto zamawia i, i jaka ma być. No bo prawo jest tak zawiłe, że można wywieźć wszystko. No, przypominam sobie, Niedawno taki wyrok pana Najsztuba, gdzie się okazało, że mimo że na pasach staruszka nie miał prawa jazdy, aktualnych badań, no to uniewinniony, no bo nie wiadomo z jaką prędkością staruszka wtargnęła na pasy. Więc różne dziwne rzeczy się dzieją. Miałem kiedyś takiego już nieżyjącego pana, który był prawnikiem, adwokatem. Mówił mi, że wyroki sądów są niezgłębione. Panie ministrze, a tymczasem tym tym poznaliśmy sztab wyborczy Koalicji Obywatelskiej. Krzysztof Brejza, szefem tego sztabu, i w ścisłym kierownictwie także prezydent Sopotu Jacek Karnowski. A więc samorządowcy wchodzą do gry? Tak pan to czytuje? Wymagający przeciwnicy? Na pewno tak. Jak um, przypominam sobie z różnych wypowiedzi i zachowań pana Brazy, to będzie to w takim razie ostra kampania, bo to jest człowiek, który nie przebiera w słowach. Spodziewa się pan jakichś um, fauli czy ataków po prostu, przygotowanych jakichś haków? Tego oczywiście nie wiem, ale po wyborze szefa kampanii myślę, że będzie to kampania bardzo ostra i być może najostrzejsza w dotychczasowej historii. Wyborów w Polsce. A czy jest normalną praktyką, że urzędujący prezydent miasta, w tym wypadku Sopotu, jest w ścisłym sztabie e, i będzie prowadził bezpośrednio kampanię wyborczą? Ma chyba obowiązki też prezydenta miasta? No ma obowiązki, ale posłowie też mają obowiązki poselskie, to można Czyli podzielić. to nic nadzwyczajnego. Panie ministrze, ale. Prawo nie zabrania. A więc... spodziewa się pan startu w wyborach takich osób, takich samorządowców jak Rafał Trzaskowski czy, czy Aleksander Dudulkiewicz? Z list opozycji? Nie wiem. To jest jakby. Problem opozycji, kogo będzie wystawiać. Chyba oni poddali się trochę, mówiąc, że będą walczyć tylko o Senat, więc być może pani Dulkiewicz, może Trzaskowski, może do Senatu wystartuje. Trudno jest mi powiedzieć, ale. Zobaczymy. To nie jest problem prawa i sprawiedliwości, kogo tam platforma będzie wystawiać. No, Aleksander Dulkiewicz, który jest kandydatem. jesteśmy na moment dobrych. w Gdańsku, to czy jako prezydent Gdańska ma takie prerogatywy, żeby zaprosić prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa na uroczystości rocznicowe okrągłe wybuchu II wojny światowej? Nie pan. Prezydent miasta jako gospodarz miejsca nie ma zakazu, chociaż. Ale ma możliwości politykę, kontaktu. Pan zna ten protokół dyplomatyczny. Politykę zagraniczną prowadzi rząd i Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Ale ponieważ żyjemy też w państwie demokratycznym, są miasta, które są partnerskie z miastami za granicą, i tutaj rząd tego nie zakazuje. Więc jeżeli pani prezydent Gdańska wystosuje taki list do prezydenta Stanów Zjednoczonych. A by, ale to... czy to prezydent Gdańska będzie organizowała uroczystości rocznicowe? No, myślę, że nie. Myślę, że to państwo powinno organizować. Natomiast, ale Grzegorz Schedynam mówi, wyraźnie... że władza w tej chwili, władza państwowa, zawłaszcza samorządy, w, wpływa w niezależność w samorządów. No, w Być może właśnie w taki sposób, że próbujecie na przykład nacjonalizować teren Westerplatte. Ale teren Westerplatte jest własnością państwa państwa I chyba no w tej miasto. przekazane miasto. Przekazane miastu w zarząd. No, jeżeli miasto nie wywiązuje się z tego w sposób należyty, no widzieliśmy jakie tam chaszcze, bałagan i, i brak zainteresowania, żeby uczcić bohaterów, którzy bronili Polski przed napaścią Niemców w 1939 roku, no to państwo ma obowiązki wobec chociażby tych poległych, którzy. Bohatersko bronili ojczyzny. Jeżeli miasto tego nie robi, to państwo ma do tego pełne prawo. Nie widzę tutaj najmniejszych przeciwwskazań. Co więcej, jeżeli miastu było to kiedyś przekazane bezpłatnie, a teraz ma być to przejęte przez państwo odpłatnie, to już w ogóle można powiedzieć, że powinni cieszyć się ze szczęścia, że, Ale że takie ich nie. Ale pani nie chcę nie tego finansowania, jak rozumiem, no bo chcę jednak sama gospodarować terenem. Jak na razie pokazali, że tego nie potrafią, więc Pani można a... opowiadać różne rzeczy chyba tylko po to, żeby blokować należyte prezydent... ucz uczczenie bohaterów. Pani prezydent napisała, że w Gdańsku 80 lat temu rozpoczęła się druga wojna światowa, która przyniosła reżim i zniewolenie, ale też tu dzięki solidarnej postawie wielu rozpoczęły się przemiany demokratyczne w Polsce. Kto przyniósł reżim i zniewolenie, tego się nie dowiadujemy z wpisu. No, myślę, że wiemy. No przecież to napadanie no, na nas Niemcy. Czy... Ale czyja te, realizacja czyjej polityki historycznej jest w takim wpisie, pana zdaniem? No, moim zdaniem to jednak jest pominięcie dość istotne. I jeśli wspominamy czas napaści Niemiec na Polskę, to powinniśmy o tym pamiętać i mówić, kto był agresorem. Niemcy nas napadli. 17 września Rosja na nas napadła, i niezależnie od tego, że mamy dobre stosunki dzisiaj z Niemcami, to nie oznacza, że mamy zapomnieć, a później się okaże, że, że jacyś naziści, a później się okaże, że w Polsce się nazizm odradza i się okaże, że to my byliśmy nazistami, rozpętaliśmy II wojnę światową i odpowiadamy za Holokaust i, i obozy koncentracyjne, bo już się mówi, że polskie obozy. Każdy Polak ma obowiązek pamiętać, jak było o tym mówić. Oczywiście wprawdzie możemy się przyjaźnić nawet z tymi narodami, które kiedyś na nas napadały, ale nie możemy o tym zapomnieć. Zbyt wiele. Milionów ofiar było w tej wojnie, żebyśmy w ten sposób się wypowiadali, że jakaś tam napaść, jakaś agresja, nie wiadomo tak naprawdę kto, może zielone ludziki. Panie mistrze, a propos narodów, a propos nacji, które na nas napadały, Rosja wraca do Rady Europy. Jest tutaj wyraźna rozbieżność pomiędzy decyzją Rady Europy właściwie pod dyktando Niemiec i Francji, a tym, co na przykład mówi szef NATO, który uważa, że Rosja nie poczyniła żadnych kroków, które by usprawiedliwiały takie, takie czyny. Jak tutaj widzi pan tę rozbieżność? Jak pan przyjął tę decyzję dotyczącą Rady Europy? Trochę ze zdziwieniem i ze smutkiem, bo przecież wiemy, co się dzieje w Gruzji, wiemy, co się dzieje na Ukrainie, wiemy o Czeczenii, wiemy o różnych jeszcze innych rzeczach, i moim zdaniem no, Rosja jednak nie pokazuje, że jest państwem, które się demokratyzuje, no, ale Niemcy robią interesy. Z Rosją budują rurociągi, sprowadzają gaz. W tych spółkach są zatrudniani później wysocy urzędnicy niemieccy. Angela Merkel twierdzi, że to jest to w ogóle tylko i wyłącznie biznesowe działanie. No. Pieniądze. Czy w kwestiach bezpieczeństwa w pieniądze takim razie niezwykle ważne dla z Niemcami nas... coś nas jeszcze łączy, czy jednak jest po prostu wyraźna rozbieżność i ta wizyta, która była ostatnio prezydenta Dudy w Stanach Zjednoczonych tłumaczy zaciśnianie relacji polsko-amerykańskich, ponieważ my chyba my jesteśmy już zupełnie rozbieżni z Niemcami w tej kwestii. My mamy bardzo dobre relacje z, ze Stanami Zjednoczonymi. No one zawsze były dobre, przecież nawet w czasach PRL Stany Zjednoczone wspierały dążenia Polski do odzyskania niepodległości. My wspieraliśmy przecież pamiętamy, po Solidarności, dopiero później był obalony mur berliński. Wspieraliśmy Niemcy też przynajmniej te z tej części NRD do tego, żeby żyli też w wolnym państwie i żeby mogli się zjednoczyć. No, Często interesy różnych państw są rozbieżne. No, my widzimy, że Rosja wykorzystuje surowce jako narzędzie ekspansji, nie tylko ekonomicznej, ale pewnego nacisku politycznego. I tłumaczymy to w Europie. No, niektóre państwa tego nie chcą przyjąć do wiadomości, no, ale są rzeczy, w których się różnimy. No, przecież polityka międzynarodowa jest taka, że państwa mają swoje interesy i mają prawa. Do ich obrony. My bronimy swoich praw, mamy do tego prawo, a że tak naprawdę największym gwarantem pokoju w świecie są Stany Zjednoczone, no to trzymamy ze Stanami Zjednoczonymi. Panie ministrze, do końca listopada Donald Tusk pozostaje szefem Rady Europejskiej i jego bieżąca aktywność polityczna w Polsce jest niemożliwa. Tak powiedział Grzegorz Schetyna. Przynajmniej nie powinien się angażować w bieżącą politykę. Ale wynikałoby są... z tego, że jest niemożliwa, czyli że nie angażuje się? No ale się angażuje. No przecież przyjeżdżał, przemawia, ustawał na czele pochodów i różnych zgromadzeń, więc się angażuje. Schetyna to ma rację, że nie powinien tego robić. Ale myślę, że to nie wynika z poszanowania prawa i zasad pewnej dżentelmeńskiej umowy, jaka obowiązuje w Unii, tylko ze względu na ostrą wojnę w Platformie o przywództwo, no bo Schetyna czuje się zagrożony. Zresztą tam była taka wymiana zdań, ty odejdź, nie to ty odejdź. No, widać wyraźnie szorstką przyjaźń. Europejska Partia Ludowa ma decydować w weekend o tym, kto, kogo poprzeć na stanowisko szefa Komisji Europejskiej. Polski rząd, rząd prawej sprawiedliwości nie popierał Donalda Tuska jako szefa Rady Europejskiej, ale może poprze, jeżeli byłby ewentualnie kandydatem na szefa Komisji Europejskiej. Sam Donald Tusk zaprzecza, że ma takie ambicje. Ale jest podobno wymieniany, może nie jako pierwszy kandydat, bo jest jednak cały czas rozbieżność pomiędzy głównymi siłami. Jak na razie takiej kandydatury nie ma. A gdyby się pojawiła? A to będziemy wtedy się zastanawiać. A gdyby się pojawiła kandydatura Rzecznika Praw Obywatelskich na prezydenta w kontekście a, a pana prezydenta Bodnara? Prezydenta Prezydenta kraju. Że Bodnar to byłby miałby to poważny. Tak, no. kandydatem na tak. prezydenta kraju, no to pewnie Platforma go poprze. Platforma by go poparła? No pewnie tak, no nie wiem. A byłby to poważny dla was rywal, dla Andrzeja Dudy? myślę, że po tych różnych wpadkach i kompromitacjach obronie tego mordercy małego dziecka no, chyba miałby niewielkie szanse. Marek Suski, pan minister Marek Suski szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów. Dziękuję państwu za uwagę. Dziękuję.